Szwajca przedstawiał dynamikę i nazywał się pianissimo, piano pianissimo, coś takiego, czyli to, co próbowaliśmy osiągnąć pod koniec utworu, wyciszając utwór. Wiecie Państwo, co było na tym obrazie? Był to obraz realistyczny grającej dziewczyny w białej sukni grającej na flecie. Bo piano pianissimo. Tak, czyli taki właśnie klimat bardzo, bardzo nawiązujący do dynamiki muzyki.